Dzień dobry, cześć i czołem. Jak widać na załączonym obrazku mamy wiosnę, a więc kwitnie. No dobra, dobra, tylko czemu woda? No właśnie, od kilku dni mam taki oto problem. Widocznie coś w zbiorniku, jakaś równowaga została naruszona. No, było kilka kuracji przez zimę. Musiałam rybki potraktować MLP, a później protokapsem, dlatego żeby po prostu wybić pasożyty. No i w dużej mierze to się udało. Jeszcze ramireskę muszę tak troszeczkę doleczać, ale to wpadłam na pomysł, że będę jej podawała MLP w jedzeniu. Już nie będę dodawać nic do toni wodnej, bo jeśli chodzi o takie rzeczy jak przywry, które się leczy właśnie dodając MLP do słupa wody, no to odpukać są wyleczone. Najgorzej cierpią na to ramires. Teraz się schował. O, tutaj właśnie wypływa. Na szczęście już po nim nie widzę, żeby się ocierał, żeby spidował, żeby skakał, więc tfu, tfu, odpukaźnie malowane, przywry wyleczone. Może nicień jeszcze nie, ale mam nadzieję, że tylko u ramireski i że uda się ją wyleczyć właśnie dodając jej osobno do pokarmu MLP. No ale nie to jest tematem głównym dzisiejszego odcinka, tylko zakwit. No, jakby nie patrzeć, woda jest mętna. No i to bardzo mętna. Glony, co ja się ich nawycierałam dzisiaj ścierką, to moje. Już lepiej te liście wyglądają. No rośliny sobie radzą, nie? Wypuszczają nowe liście, ale glon po tych wszystkich leczeniach bardzo mocno je opanował. Właśnie dziwi mnie to trochę, bo akwarium było dużo razy zaciemniane, a mimo to pojawiły się na liściach glony. Ludzie z forum mi podpowiedzieli, że to są okrzemki. Okej, być może. Ja myślałam, że jakieś zielenice, bo też obserwowałam takie, tak jakby pyłki unoszące się w wodzie z tych glonów, zwłaszcza, które porastają korzenie pisti. No, teraz możecie mnie zhejtować, no bo po prostu to akwarium wygląda jak śmietnik i zdaję sobie z tego sprawę. Ale szczerze mówiąc, zależało mi bardziej na zdrowiu ryb, na wyleczeniu ich z tych wszystkich paskudztw. Bardziej mi na tym zależało i zależy niż na wyglądzie. Za wygląd się wezmę dopiero teraz, w ramach wiosennych porządków. Zaczęłam właśnie od tego zdejmowania glonów. No już Anubiasa mi się udało oczyścić tutaj, trochę zwartek, trochę żabinicę, chociaż tutaj jeszcze wymaga pracy. Korzenie, bo korzenie też były pokryte glonem, no i tyle. Pewnie się zdziwicie, skąd ten filtr tutaj. Ano, bo to jest filtr z tak zwaną lampą UV. Nie wiem, czy to będzie widać, tutaj jest. Mam nadzieję, że to nie jest, jak to się wyraził jeden z kolegów, tylko feature marketingowy, a prawdziwa pomoc na właśnie zakwit wody. No bo najprostszym, najszybszym sposobem to właśnie wszyscy tam w internecie, gdzie czytałam, to radzili kup lampę, kup lampę. No to kupiłam lampę. Drogie to nie było za bardzo, więc można przeżyć, nawet jeżeli to się za bardzo nie przyda. To przynajmniej trochę tę wodę poruszy, natleni dodatkowo. No i będzie taki filterek dodatkowy oprócz kubełka, który mam tutaj, a który się spisuje całkiem odpukać dobrze. No i to chyba tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o dwusetkę. Jest mętnie, jest bałaganiarsko, jest paskudnie, muszę to wszystko posprzątać. Wiem, może w następnym odcinku już pokażę jakieś efekty tej mojej pracy. Wiem, że muszę tu sporo roślin po prostu wyrzucić, zwłaszcza jeśli chodzi o wąkrotkę, która mi totalnie znędzniała w czasie tego leczenia rybek. No i zadbać właśnie o te, które są. No dobra, to może teraz pokażę Wam moje nowe nabytki. A więc tak, bystrzyki Amandy przede wszystkim. One są przewidziane jako ławiczka do dwusetki, dodatkowa, oprócz rozborek Kubotai. Tak pomyślałam, że przyda się troszeczkę takich pomarańczowo-czerwonych rybek. A propos czerwonych, mam tu jeszcze boraraski, boraras Brigitte. Są takie zwinne, że nawet trudno na nie fokus złapać. W każdym razie, szczerze to nie wiem, czy one urosną na tyle, żeby się dało je zapodać jako trzecią ławiczkę do dwusety. Wiem, wiem, niektórzy powiedzą trzy ławice, ohoho, to za dużo, to mętlik. Ja mam trochę inne zdanie, no mam prawo, żyjemy w wolnym kraju, nie? No w każdym razie tutaj też jest nie do końca to wszystko zadbane, ale to akwarium jest przewidziane tylko jako taki kwarantanniak, przechowalnia na chwilkę. A że jest z dnem i roślinami, to dlatego, że wzięłam sobie do serca rady doświadczonych akwarystów, którzy mówili właśnie, że okej, może być szpital, może być kwarantanniak, ale warto, żeby miał podłoże, warto, żeby miał rośliny.
No bo o co chodzi? Bo tak naprawdę większość bakterii nitryfikacyjnych, które utrzymują równowagę biologiczną w zbiorniku, jest nie w wodzie, nie w filtrze, tylko właśnie w podłożu. A rośliny pomagają jednak tę wodę oczyszczać. Więc niech sobie będą, zwłaszcza, że mech tu rośnie pięknie, no niestety glon też go pięknie przerasta, co jakiś czas muszę go po prostu odgloniać, ale mech sobie radzi. Widać po nim są nowe przyrosty w postaci tych jaśniejszych gałązeczek. O, wreszcie mi się udało złapać ostrość na razborki. Przepiękne są te boraraski, po prostu je uwielbiam. I teraz zastanawiam się, co z nimi zrobić. Pewnie na lato, póki temperatury będą w ogóle ciepłe, to pójdą do neonek. No bo u neonek w tej chwili jest 24 stopnie i choćbym się starała, to nie zbiję tej temperatury. No, chłodziarki tam nie będę montowała. To by była przesada, zwłaszcza, że neony mają też w swoim środowisku naturalnym lato. I też miewają okresowe ocieplenia wody, więc całą zimę miały 22 stopnie, więc teraz mogą mieć 24, 25, nawet jak się zrobią upały. Przeżyją to, byleby nie miały 30. Także wracając do razborek boraras, no to sobie pójdą do neonków na trochę, a później się zastanowię na jesieni, co z nimi zrobić, czy zostawić je tutaj, znaczy czy złowić je do 40 i zrobić im tutaj jakieś małe akwarium, może z jakąś aranżacją już, bo tak chodzą za mną te różne aranżacje. Na razie to nie umiem, szczerze mówiąc, za bardzo robić aquascapingu. Na razie to wszystko poznaję, no bo w sumie no, nie tak długo stosunkowo mam ryby i akwaria. Kiedyś tam jako dzieciak miałam jakieś gupiki, jakieś tam mieczyki, wiadomo jak każdy. A teraz bawię się w to dopiero od niecałego 1,5 roku, więc to jest mało. Tu niektórzy mają staż wielu, wielu lat. W każdym razie zobaczę, a jeśli by urosły na tyle, że je Ramirez nie zje, znaczy ich Ramirez nie zje, no to wtedy pójdą do Ramirezów, po prostu jako trzecia ławica. No i tyle, bo tutaj rybek jest mało. Ja sobie postanowiłam, że nie będę dawała do 200 za dużo Ramirezów, będą dwie pary przedzielone pleksą. Właśnie, skąd ta pleksa? Ona tak naprawdę jest już od świąt Bożego Narodzenia. Tuż przed Wigilią zamontowałam tę szybę, bo przyszła mi pocztą lotniczą z Chin, sobie zamówiłam. No niestety, w naszym pięknym kraju nie są dostępne takie cuda techniki jak dziurkowana pleksja. Sama szczerze mówiąc nie umiałabym tego zrobić, więc wolałam sobie sprowadzić. No i musiałam to zrobić, dlatego że no po prostu moja kochana rybka, moja pierwsza ramireska, którą naprawdę, do której mam sentyment. I mój piękny weloniasty samiec Ramireza, który się schował teraz, bo on lubi się w tych swoich krzaczorach kitrać. O, tutaj jest, w swojej jamce. No to niestety są parą rozwiedzioną i każde ich połączenie kończyło się ostrym laniem. Niestety obrywała moja ulubiona rybka Ramireska, więc zrobiłam to po prostu, żeby ją chronić. No, tutaj ma do towarzystwa młodego, błękitnego samczyka. Nie wiem, gdzie on się tu schował. Kurczę, ta woda jest taka mętna, normalnie jakby tutaj jakaś mgła zapanowała albo coś. W każdym razie z nim jakoś się dogaduje. No, gania go, on ją zaczepia. Nawet śmiesznie to wygląda. W każdym razie najważniejsze, że krzywdy sobie nie robią. Tfu, tfu, na psa urok. No i dobra, muszę ten cały śmietnik ogarnąć. Zima minęła, kuracje minęły. Można się wreszcie wziąć jakoś też za wygląd akwarium. Nie tylko za troskę prozdrowotną rybią. Co mnie jeszcze czeka? Na pewno chcę dokupić razborek Kubotai, bo zostało ich 7. Miałam 9. Jakoś tak się złożyło, że tyle kupiłam ze sklepu. Zostało 7, bo dwie niestety w bardzo głupi i nieszczęśliwy sposób się zmarnowały na jesieni. Już nawet mi się nie chce opowiadać. Jedna po prostu wyskoczyła tutaj z prądem wody na tę szybę. O, tu. I znalazłam ją, jak już jej ciałko napuchło i już się psuła. A druga też w jakiś podobny sposób wyskoczyła, już za dobrze nawet nie chcę tego pamiętać, jak to było. Głupia śmierć niepotrzebna. W każdym razie zostało mi ich 7, a że są przepiękne, naprawdę. Wyglądają moim zdaniem tak, jakby po prostu kawałki tej zieleni rosnącej w akwarium oderwały się od liści i ożyły i pływały po prostu jako rybki. Bardzo lubię te małe nanokarpy, jak to ja nazwałam. I muszę ich trochę dokupić. Tak, powiedzmy, dokupię z 5, żebym miała 12. Dokupię też amandek, bo mam ich 10. A to są rybki malutkie i im więcej, tym lepiej odkryłam. Skoro są takie małe, mają małą przemianę materii,
pójdą do 200, to będzie mogło ich być 15, a może nawet 20. Bo rarasek jest 8. Kupiłam ich 10, no dwie niestety nie wytrzymały trudów podróży i aklimatyzacji widocznie, albo może były słabsze. Zostało 8. Tak, chyba 8. No, w każdym razie, na razie tutaj nie szaleje. I co jeszcze? Jeszcze jedno moje akwarium, czyli neonkarium. Tu jest na razie sytuacja taka. Wiem, że w tej chwili to pewnie wszyscy tam aquascaperzy i zwolennicy akwariów holenderskich to biorą się pod boki. Ha, 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 jakie ona ma brzydkie baniaki, jakie straszne. Szczerze, mało mnie to obchodzi. Mnie najbardziej obchodzi to, żeby ryby były zdrowe, a doprowadzić rośliny do porządku. Ja jestem cierpliwa, mogę czekać. Nawet długo. Nawozić nie będę, bo uważam to za niehumanitarne. To są rybki z wód miękkich i kwaśnych i źle by się czuły w wodzie wysoko zmineralizowanej. Więc moje akwaria są wszystkie pod ryby, nie pod rośliny. Rośliny owszem, lubię, niech rosną. Ale jedyne, co mogę zrobić, to dawać im kulki gliniano-torfowe pod korzenie. Oczywiście rybi nawóz, to co tam rybki wyprodukują. No i do tego torf. Zauważyłam, że dolewanie przesączu torfowego do wody w jakiś sposób, jeszcze tego nie wiem dokładnie jakie, muszę chyba doczytać Diana Wolstad. W każdym razie dolewanie torfu do wody pomaga, to co zresztą Aqua Psychol mi pisał w jednym z komentarzy, pozdro dla Ciebie, pomaga roślinom wchłaniać różne substancje odżywcze z wody. Także tak mam na razie, tyle nowego w moich baniakach. Wiosna przyszła, wszystko kwitnie, tylko oby ta woda kwitnąć przestała. No to do zobaczenia, cześć.